możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. Nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznego oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry Państwu. Przywitaliśmy się z Państwem w ten dzień preambułą do Konstytucji z 1994 roku. Dzisiaj mamy, w tym roku obchodzimy 25-lecie Konstytucji RP. Dzisiaj świętujemy rocznicę Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Zanim przywitam tutaj wszystkich zacnych gości i zaproszę Państwa do czytania Konstytucji, głośnego czytania Konstytucji, to powiem jeszcze kilka zdań na temat Konstytucji. Konstytucja trzeciomajowa to jeden z pierwszych dokumentów, jedna z pierwszych konstytucji na świecie nowoczesnych. Nowoczesnych konstytucji, która była zbiorem praw, tak jak dzisiejsza konstytucja jest zbiorem praw, najwyższych praw, których przestrzegamy albo należy przestrzegać w tym kraju. To chyba zaproszę w tej chwili pana prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego, żeby się z nami przywitał w ten świąteczny dzień i rozpoczął czytanie. Dobrze, że wziąłem okulary. Dzień dobry, proszę Państwa. Konstytucja 3 maja przede wszystkim zawierała postanowienie o trójpodziale władz. Władzy
wykonawczej, władzy ustawodawczej i władzy sądowniczej. Wiecie Państwo, nic nowego, a do dzisiaj w Polsce mamy z tym problemy, a właściwie mają obecnie nami rządzący, którzy starają się w sposób szczególny zreformować naszą wspólną Unię Europejską, tak żeby ta władza sądownicza zależała od władzy wykonawczej, co już w Konstytucji z 3 maja było niedopuszczalne. Proszę Państwa, dzisiaj także patrzymy, jak w sposób ofiarny i z wielką odwagą, ale też z wielkimi ofiarami walczą o swoją wolność i niezależność, o to, żeby być w Unii Europejskiej nasi bracia z Ukrainy, jak walczyli i walczą nasi bracia z Białorusi. I to jest najlepszy dla nas przekaz, żebyśmy też umieli zapobiec takim sytuacjom, żeby nigdy do takiej walki u nas w Polsce nie musiało dojść. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym zgromadzeniu. Są moi zastępcy, jest Magda, jest Marcin. Witam Jacka Taylora, w sposób szczególny Ania Łukasiak, ale witam wszystkich mieszkańców Sopotu. Umówmy się po 3 artykuły, moje są najkrótsze. Rozdział 1. Rzeczpospolita. Artykuł 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Zapraszam następną osobę. Ja tylko udzielę instrukcji. Drodzy Państwo, tak jak w Opolu, czy tak jak w Sopocie na festiwalu. Nie tak, panie prezydencie, tylko tak. Będzie lepiej. Widać brak praktyki. Aniu, chodź do nas. Witam Państwa. Artykuł 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Artykuł 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Artykuł 6. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym. Zapraszam. Pani prezydent, pan prezydent, zapraszamy. Pani... Artykuł 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Artykuł 10. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat. Władzę wykonawczą prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Artykuł 11. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. Finansowanie partii politycznych jest jawne. Artykuł 12. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia
i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych, rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji. Artykuł 13. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu, komunizmu, a także innych, których program i działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową, narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa lub przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. Artykuł 14. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Zapraszamy kolejne osoby. Artykuł 15. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. Zasadniczy podział terytorialny państwa, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych, określa ustawa. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Artykuł 17. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej. Artykuł 18. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych. W tej chwili konstytucja już jest taka przemoczona, że słabo widać. Kto z Państwa chciałby jeszcze poczytać? Dopóki będą chętni do czytania, będziemy czytali, chociaż warunki są trudne. Można sobie zawsze zrobić zdjęcie. Zróbmy zdjęcie rodziny. 15. Artykuł 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów. Przeskakuję, bo skleiły się kartki. Artykuł 43. Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu. Artykuł 44. Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw nieściganych z przyczyn politycznych popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn. Artykuł 45. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Punkt 2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność,
życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie. My tak czytamy wybiórczo, ale konstytucji wybiórczo nie można przestrzegać. Trzeba punkt po punkcie, każdy punkt. Zapraszam Ala, a potem mamy gościa z Krakowa, to go zaproszę specjalnie. Artykuł 48. Pierwsze. Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Drugie. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Artykuł 49. Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Artykuł 50. Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Artykuł 51. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawnienia informacji do Zapraszam Maciej. Powiedziałam, że zapowiem. Maciej Dudek, członek Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji, przyjechał z Krakowa do nas. Może na majówkę, a może na czytanie konstytucji. Tak specjalnie do was przyjechałem. Artykuł 55. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana z wyjątkiem przypadków określonych w ustępie 2 i 3. Punkt drugi. Ekstradycja obywatela polskiego. Drugi artykuł mi przypadł do czytania. Ekstradycja obywatela polskiego może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeśli możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, pod warunkiem, że czyn objęty wnioskiem o ekstradycję został popełniony poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz stanowił przestępstwo według prawa Rzeczpospolitej Polskiej lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczpospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku. Punkt trzeci. Nie wymaga spełnienia warunków określonych w ustępie 2 i 3. Ekstradycja mająca nastąpić na wniosek sądowego organu międzynarodowego powołanego na podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej w związku z objętą jurysdykcją tego organu zbrodnią lub ludobójstwa, zbrodnią przeciwko ludzkości, zbrodnią wojenną lub zbrodnią agresji. Punkt czwarty. Ekstradycja jest zakazana, jeśli dotyczy osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa bez użycia przemocy, przestępstwa z przyczyn politycznych lub jej wykonanie będzie naruszać wolności i prawa człowieka i obywatela. Punkt piąty. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd. Artykuł 56. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. Punkt drugi. Cudzoziemcowi, który w Rzeczpospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi. I teraz na szczęście przytrafił mi się szczęśliwie artykuł 57, czyli nasz ulubiony. Artykuł 57. Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa. Dziękuję. Drodzy Państwo, przestało padać, ale proponuję, żebyśmy zrobili sobie zdjęcie, stanęli wszyscy za literkami Konstytucja, zrobili zbiorowe zdjęcie. Jeżeli będziecie chcieli,
To jeszcze poczytamy, ale zróbmy teraz sobie tak, jak tu jesteśmy. Ale poproszę część, żeby się przemieściła. Jest pan uprzejmy i zrobi jeszcze zdjęcie? Jeszcze dalej. Z obchodów Komitetu Obrony Demokracji Region Pomorze Święta Konstytucji 3 maja w Sopocie. Bądźcie z nami. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy. Można jeszcze sobie robić zdjęcie z Konstytucją. Pamiątkę z Sopotu.